Cześć, witajcie do Detailingowy Dziadzia. Kolejna paka od szwagra. I teraz tak, są dwie paki. Tu jest piąteczka produktu, który jest prototypem. Może film pokażę. Zobaczymy. Zobaczymy prototyp. Zobaczymy później, jak wyjdzie już gotowy produkt. Okaże się, co jest 5, jakie zmiany. Od razu to otworzę. To jest chyba piana aktywna, z tego co kojarzę. I teraz chyba gdzieś na fejsie mi się rzuciło, jak to się nazywa, rolka, że szuka jaki kolor do piany. Jaki? Jak się będzie dobrze wypłukiwać, dla mnie żółty. Dlaczego? Bo na każdym kolorze będzie go widać. Tydzień temu karchem u mnie przed chwilą. Tak, piąteczka neutralna. Zaraz będziemy niuchać. Będziemy niuch. Delikatnie. Cięcie, gięcie i przegięcie. Dobre. Tak, standardowo. Czytelnie, czysto, bez jakichś kurczy. Profesjonalna, wysoko skoncentrowana, aktywna piana o neutralnym pH zapewnia efekt snow foam. Dobrze, czyli dużo, dużo pionki śnieżnej. Uwaga, o, niebieska. Pachnie? Guma balonowa? Dobrze mówię, że niebieska? Nie wiem. O, coś tu się osadziło. Trzeba będzie dobrze zamieszać flądrą. Taka, no... Palca wsadziłem i jest gęsto. Jest ciekawie. O, będzie się pienić flądra. Ojej. Tak. Guma balonowa. Zajebiście. O, no niech się moje autko brudzi. Guma balonowa. Ole, kurwa, potężnie. Kurczę. Ole, zajebiście. I powiem ci, że tak... Tak. Będzie dobrze. Dobra, odstawiam. Idę po gumiaki. Nie idę. Już nie potrzebuję gumiaków. To odrzucam. Pianą się jaram już. Co my tu mamy? Wheel cleaner alkaliczny. Interior dressing. O, satyna. Dressing satynowy, dobrze. Lecimy dalej. Tam, 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 tam. Lecimy dalej. Dalej lecimy. Wszystko. Papier, zero. Folii. Można, można. I co my tu mamy? Zapach. Dobra. Okej. Okay. Będziemy badać. Co my tu mamy? Dejronik. Gdzieś widziałem wrzutki z Dejronikiem. Fajnie, będziemy testować. O! To miałem i mi się nie podobało. Czyżby jakieś zmiany? To film już o tym jest i śmierdzi, męczy i coś zostawiał. Zobaczymy teraz. Niuchamy. O, patrz, widzisz? Przemycony jakiś zapach. Dobra. To zrobimy inaczej. Psikniemy. No na pewno jest inaczej niż było. Na bank jest dodany jakiś zapach, kurczę. Jest to najprawdopodobniej środek czy odtłuszcza. Zawiera coś tam. Zawiera. No dobrze, no co? No, jest trochę inaczej. Zdecydowanie jest inaczej. Czuć IP z jakimś smrodkiem. O, coś tutaj zmienili, chyba mi się wydaje. Coś zmienili. Coś zmienił w sumie, no bo... O, żelowy płyn do szyb. No i tutaj jest ciekawa jazda. W końcu coś kurde innego. Gdyż ponieważ chodzi tutaj o to, że to ma być gęścioch żelowy. Cleaner o żelowej formule ułatwiające czyszczenie powierzchni szklanych z elementów z tworzywa sztucznego w połysku. O, silnie tłuszcza i natychmiastowo odparowuje, nie pozostawiając smugu, jak używać. Nanieś produkt na mikrofibrę, przetrzyj powierzchnię, wytrzyj do sucha, drugą mikrofibrę, jeśli koniecznie, powtórz proces. Komar. Zrobimy, wiecie co zrobimy, nie? Żel. O, pachnie. No, ryzykuję. Co tam? Kurwa, miętowy. Zapach mnie już kupił. Okej. Okay. Żel? Kurczę, ja wiem.
ale siedzi długo. Będzie siedział długo, tak mi się wydaje. No będziemy badać, coś innego. No zobaczymy, no dobra. No cóż mogę powiedzieć, dzięki za kolejną paczkę. Filmy, no będę starał się, jak będę miał czas, coś tam podziabać, coś tam porobić. Bardzo jestem ciekawy, tak, zapachu. A, może niuchnę od razu, bo już zapachu, bo mam lidera. Niedługo film będę nagrywał właśnie o tej firmie, jeżeli chodzi o zapachy. Pojawiło się dwóch liderów w sumie, jeżeli chodzi o firmy, naprawdę, coś poważnego. A, syn oszalał, jak mu w aucie to śmignąłem. Fajnie. Tylko co to za nuta, chłopie, taki świeży, taki... Co my tu mamy? O, jagoda. Czy Viongron. Właśnie miałem mówić, że pianę mi przypomina, wiecie którą? Z Ekoszajna. Tą Power White Foam. No zajebiście, dobra, będziemy badać. Żonie oczywiście zapach pierwszy, co to żona sprawdzi, bo ona ma najlepszy nos na świecie, jeżeli chodzi o perfumy. Dejron pewnie będzie śmierdział, no śmierdział tak jak powinien śmierdzieć Dejron. Niedługo będzie Skoda, po pół roku, ta, która miała powłokę kładzioną, zrobiła już 6000 chyba kilometrów, czy niecałe pół roku nawet, więc lata autostradą, więc tam na pewno lot na rdza będzie. Co zrobię? Nie wiem, ile tam mam jeszcze czasu do nagrywki, ale zobaczcie, widzicie, można zapakować. Z Karchemu tydzień temu, no, wrzucone we wiadro i olewka. Tu jest wszystko tak, jak być, kurde, powinno, no. O, i teraz się dostań do tego. Bardzo ładnie zrobione, naprawdę. Nie ma opcji, żeby się coś wylało. I tak, żeby każdy wysyłał, byłoby, kurwa, dobrze. No ale dobra, nieważne. Spoko. Dobra. Pyk. Kokos, ojeju. No, zajebiście. To już znamy i teraz niuchniemy Dejrona, tak? Dejron. No, o. No, słuchajcie. Czuć, że to jest Dejron, ale oszukany czymś świeżym, jakby Red Bullem. No, kurwa, sprytnie to ukrył. Naprawdę. Myślę, że przy aplikacji będzie sztosik. Nieźle. I gęścioch, dobra. Wydajny będzie przez ten atomizer. To już znamy. To znamy. I tu mamy jeszcze... Mam nadzieję, że mi nie zabraknie czasu. Postaram się szybko. Tam było tylko 10 minut. Tylko. Jak na razie zapachowo jest naprawdę konkretnie. Tu mamy ten produkt alkaliczny. Tak? Tak. Dobrze. A! Żelowy. I on pachnie... No czym? Jakiś owoc? Kurde. No czym? Też fajnie. No czym to pachnie? Przeczytaj, może czymś będzie... Tu jest, o, widzę, że już. Bieżąca pielęgnacja 1 do 20, 1 do 10, opryska... No i dobrze. Do 5 minut nawet potrafi siedzieć. Co mi przypomina ten zapach? Słuchajcie, słuchaj. Alkaliczny produkt, ale ja w ogóle nie czuję, że to jest produkt alkaliczny. O tak, może powiem. Naprawdę, wszystko jest tak... Zajebisty zapach. Nie mogę sobie go z niczym skojarzyć. Znaczy, z czymś go kojarzę, z jakimś owocem. No nieważne, jest tak czy tak dobrze. Dobra, piana, miazga, to czuję, że to będzie torpedzioch, jeżeli chodzi o pianę. Błyn inspekcyjny, kurczę, coś chyba zmienione. Tu Viongron, piękna sprawa. Tu mamy Dejron, no tu jestem, kurde, naprawdę. No taki świeży, tak jakby go z Red Bullem. Coś, no sprytnie, kurwa, ukryty. Jeszcze nikt tak Dejrona zapachowo sprytnie nie ukrył. No dobra, dzięki bardzo za produkty. Myślę, że to się pojawi jakoś może przed zimą, może zimą. Pewnie tak, bo nie mam teraz czasu na nagrywki. Filmy mam chyba do końca października. Także ruszę listopad, grudzień. No tak może być właśnie, że jeszcze zimą postaram się te produkty wrzucić. To jestem bardzo ciekawy tego. Tak, jo, teraz dotknąłem nohem i utrzymuje mi się cały czas ten Viongron. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!
Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był.